Witajcie kochani, przede mną Marian Kasprzyk, dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, złoty medal w Tokio 1964 rok oraz brązowy medal w 1960 roku. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak podoba się poziom dzisiejszych zawodów? No jestem bardzo mile zaskoczony. Poziom naprawdę, naprawdę dobry, dobry. Nie powiem, że bardzo dobry, ale bardzo, no jest dobry. Jest parę pań takich naprawdę, co można w polskim boksie mieć nadzieję. No, takie ciężkie wagi mi się podobały, dość luźno boksowali, tak się boksowali. Podobał, no dobra, dobra walka była. Tak na pierwszy jakieś trzy walki takie rzucił, że naprawdę na wysokim poziomie mi tak powiedział. Rozumiem. No, muszą chłopcy trenować, naprawdę, bo jest materiał. Jest materiał, żeby chcieli boksować. Dokładnie tak. Bardzo miło słyszeć takie słowa od takiej klasy sportowca, jakim Pan jest. I mam takie jedno pytanie. Czy mógłby Pan opowiedzieć jakąś taką największą walkę, która zatkwiła w Pańskiej pamięci, swoją? Żeby tak opowiedzieć o niej. Gdzie to było i... Walk, to miałem bardzo dużo takich mocnych walk, jak to tak się mówi. Męskie walki, ale tutaj może bym tak powiedział w skrócie może tokijską walkę z Ryszkiem Tamulicą z ZSR, tak? Związek Radziecki w ten czas. I także, że cieszyłem, że parę złamałem, przychodzę do narożnika, mówię tam, że parę złamałem. Tak, no gdzie tak? On mnie chciał poddać, nie? No nie, bo chciałem dalej, jedziemy dalej, mówię. No i to wszystko było takie, tak, że tam podchodził do zawodnika. Powiedział, czy poddać się, no bo to jest takie podkrytyjne pytanie. Nie? Tak. Nie, jedziemy dalej. Tak daleko dojść do finału bliskiego i stracić swojego walkowerem oddać, to nie, niepodobne dla mnie. No i tak, no bo jak wykrzywałem, jakby miałem tak wykrzywałem, no i udało się wygrać, to mam. To bardzo ciekawe, co Pan mówi i na pewno takie próby kształtują charakter. No dobrze tak, z tego się robi charakter. Dokładnie tak. Jest Pan wzorem dla większości tutaj bokserów i miejmy nadzieję, że jeszcze te najlepsze lata boksu jeszcze przed nami. I dziękuję jeszcze raz Panu bardzo za rozmowę i bardzo mi miło było. Ja dziękuję. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No. Tak jest. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.